ponieważ Lechia na ten moment miała dwie porażki, jednak bardzo dobrze wystartowali w tym sezonie. Skra Warszawa również bardzo dobrze wystartowała w tym sezonie, odnosząc porażkę tylko z Ogniwem Sopot. Zgadza się, więc dzisiejsza porażka Lechii jest swego rodzaju zaskoczeniem, szczególnie w takich rozmiarach. Dokładnie tak. Tak jest? I zaczniemy może w takim razie od wyczytania składów. Zaczniemy od Ogniwa Sopot, od gospodarzy dzisiejszego dnia. Numer 1 Mokrecow, numer 2 Burek, numer 3 Fiedler, numer 5 Mroziński, numer 4 Piotrowski, numer 7 Grabowski, numer 6 Bieryzucki, numer 8 Zeszutek, kapitan zespołu, numer 9 Plichta, numer 10 Piotrowicz, numer 11 Drewczyński, numer 12 Olszewski, numer 22 Dwayne Barrows, numer 14 Wołoszczyk, numer 15 Żuk. Zawodnicy rezerwowi to z numerem 17 Rał, z numerem 26 Wilczuk, z numerem 16 Gąska. To zawodnicy, którzy są uprawnieni do tego, by grać w pierwszej linii Młyna. Z numerem 18 Węgierski, z numerem 19 Powoła Niedźwiecki, z numerem 25 Żarczyński, z numerem 27 Sawicki, z numerem 21 Szulta. Trenerem zespołu jest Karol Czyż. A skład budowlanych Lublin jest następujący. Z numerem 1 Marman, numer 2 Nowikow, numer 3 Kelberaszwili, numer 4 Król, numer 5 Jasiński, numer 6 Musur, numer 7 Tomaszewski, numer 8 Wiśniewski, numer 9 Kazembe, numer 10 Ndlowu, numer 11 Grabowski, numer 12 Szczepański, numer 13 Węska, numer 14 Brzezicki, numer 15 Pretorius. A na ławce rezerwowych znajdują się również Więckowski, Tomaszewski, Pasieczny, Bobruk, Pruchniak oraz Muchowski. A trenerem drużyny z Lublina jest Andrzej Kozak. Tak jak Państwo widzą, kibiców może w tej kolejce nie ma zbyt dużo. Ostatnio trochę cierpimy z tego powodu, że tych kibiców przychodzi mało, dlatego zachęcamy wszystkich przed odbiornikami, czy to smartfonami, czy to przed monitorami komputerów, bądź laptopów, czy telewizorami do przyjścia na stadion i wspierania swojej ukochanej drużyny, jaką jest MKS Ogniwo Sopot. W szczególności, że dzisiaj warunki atmosferyczne dopisały. Jest piękna pogoda, niewielki wiatr, więc liczymy na to, że jeszcze część kibiców zapełni nasze trybuny. A słoneczko właśnie wychodzi zza chmur. Więc spodziewamy się, przy tak pięknej pogodzie, spodziewamy się oczywiście pięknej gry obu zespołów i mamy nadzieję, że nie zawiodą nas w tej materii. Garstką ciekawostek przed tym meczem może być to, że w drużynie Ogniwa Sopot występuje trzech Lublinian. Jest to Stanisław Powoła Niedźwiecki, który rozegrał już 113 meczów, Wojciech Piotrowicz z wynikiem 97 meczów i Sylwester Gąska z 10 meczami. Byli zawodnicy Ogniwa są również w drużynie budowlanych Lublin. Jest to Grzegorz Szczepański. W Ogniwie rozegrał 66 meczów. Mistrz Polski z 2019 roku. I Wojciech Brzezicki. 17 meczów na koncie w barwach Ogniwa Sopot i wicemistrzostwo z zeszłego sezonu. Jest to dosyć świeży transfer, a raczej powrót do macierzystego klubu. Ostatnie zwycięstwo Lublina. Zespół ten odniósł z Ogniwem Sopot w sezonie 2010-2011. I mam nadzieję, że po dzisiejszym dniu nadal ten status zostanie utrzymany. Dokładnie tak. Ogniwo w zeszłą kolejkę rozegrało mecz z RC Lechia Gdańsk. Wynik tego spotkania był na korzyść Ogniwia, jednak rozgrywany na wyjeździe.
Wynik tego spotkania zakończył się 34-43. Edach Budowlani Lublin pokonali mistrza Polski, co było niezwykłą sensacją w naszej lidze. Co też tylko pokazuje, że to jest bardzo mocna drużyna, z którą należy się liczyć. Dokładnie tak i wynik ten zakończył się, wynik tego meczu był 26-24. Z tego co pamiętam, drużyna z Sochaczewa w ostatnim momencie mogła wyjść na remis, jednak do niedawna najskuteczniejszy zawodnik tej ligi, czyli Stierkamp, zawodnik z Sochaczewa, nie trafił podwyższenia. A startując od samego początku, Ogniwo Sopot w pierwszej kolejce podejmowała Avento Pogoń Siedlce. Przypomnijmy wynik z tego spotkania. Jest to 71-3. Edach Budowlani Lublin rozegrali swój pierwszy mecz z Master Farm Rugby Łódź i wynik tego meczu był 16-16. W drugiej kolejce Ogniwo wyjeżdżało do Sochaczewa, gdzie ponieśli niestety, ale porażkę 18-3 z mistrzem Polski RC Orkan Sochaczew. Budowlani Lublin mieli pierwszą podróż w tym sezonie do Trójmiasta i rozegrali swój mecz z Arką Gdynia, gdzie wygrali 17-6. Następny mecz w trzeciej kolejce Ogniwo Sopot podejmowało u siebie KS Poznanie Poznań. Wygrała dosyć zdecydowanym, dużym wynikiem 69-5. Natomiast wówczas Lublin podejmował u siebie Juwennię Kraków, zwyciężając 23-11. Wynikiem czwartej kolejki Ogniwo Sopot podejmowało u siebie Fitness Kra Warszawę i wygrywając 25-22 po bardzo ekscytującym meczu. Natomiast Budowlani Lublin udali się na wyjazd do Siedlec, pokonując tamtejszą Aventę Pogoń 10-31. Można powiedzieć, że ostatnie mecze Ogniwa Sopot były bardzo emocjonujące, bo jaki mecz z Up Fitness z Krą Warszawa, tak jak z Lechią Gdańsk. Te mecze można opisać w skrócie. Reklama polskiego rugby. Zgadza się. Tam nie zabrakło tam walki, była bardzo ładna gra, dobre stałe fragmenty gry. Liczymy na to, że zawodnicy z Ogniwa również dzisiaj popiszą się w stałych fragmentach gry w dzisiejszym meczu. A teraz witamy zawodników obu drużyn na boiskach. Zostali wprowadzeni przez swoich kapitanów. Na ekranie drużyna Ogniwa Sopot. Jeszcze krótka mobilizacja przed meczem. Ostatnie wskazówki przekazane przez kapitana. Sędzią dzisiejszych zawodów będzie Dominik Jastrzębski. Pomagać mu będzie sędzia okręgowy, sędzia z Pomorskiego Okręgu Związkowego oraz sędzia Kowalski. Tak jak Państwo widzą, rozpoczynać będzie Edach Budowlani Lublin. Ogniwo Sopot ustawione już głęboko, przygotowane na chwyt piłki. Tak więc czekamy na pierwszy gwizdek sędziego. Jeszcze tylko sprawdzenie u kapitanów, czy wszystko jest w porządku. Dokończenie wiązań buta. I czekamy na pierwszy gwizdek. Mam nadzieję, że ten mecz zacznie się spokojnie. Ale zobaczymy również w nim walkę o każdy metr boiska. I zaczynamy. Piłka przechwycona przez Dwayna Barrowsa. Wszedł w kontakt. Jest to pierwszy kontakt. I jest on niezwykle udany. Wycofanie piłki do Wojciecha Piotrowicza. Ten przenosi piłkę nogą, zawieszając ją wysoko. Pretorius wchodzi w kontakt. Jednak ściana ogniwa zatrzymała go. Nowikow. Kazębę wyciąga szybko piłkę.
Robinson Kelebashwiri przy piłce. Kilka metrów zdobył. Dalej jesteśmy na 40 metrze ogniwa Sopot. Teraz Grzegorz Szczepański w kontakcie. I sędzia niestety trzyma korzyść dla Edak Budowlanych Lublin, co Lublinianie skrzętnie próbują wykorzystać. Teraz gra puszczona do ataku. Jednak sędzia wróci do korzyści. Zawodnicy rezerwowi gości to z numerem 16 Piotr Więckowski, z numerem 18 Benjamin Tomaszewski. Zobaczymy, co sędzia odgwiżdże. Rzut karny dla Edak Budowlanych Lublin za nieodrolowanie się po szarży zawodnika. Kapitan Edak Budowlanych Lublin, Piotr Wiśniewski, zgłosił już próbę kopu na bramkę. Próbę tą będzie wykonywać zawodnik oznaczony numerem 10, Nlowu. Jest to dosyć skuteczny zawodnik. I stoimy przed szansą otwarcia wyników w tym spotkaniu. Tak, za próbę kopu na słupy z karnego przysługują 3 punkty. Zobaczmy, jak to się zakończy. Piłka między słupami. I w tym momencie sędziowie podnieśli chorągiewki. W trzeciej minucie został otwarty wynik. 3-0 dla Budowlanych Lublin. Nie jest to może dobry początek dla Ogniwa Sopot. Aczkolwiek dopiero początek meczu. I Ogniwo wznowiło grę. Wysokie zawieszenie przez Piotrowicza. Wejście w kontakt. Chwycił Wiśniewski. Teraz Lublinianie spokojnie rozgrywają piłkę. Mają sytuację pod kontrolą i oddalają grę kopem. Jednak piłka została wprowadzona w pole 22 metrów i opuściła bezpośrednio boisko, co skutkuje wrzutem do autu dla drużyny Ogniwa Sopot w obrębie z miejsca kopu. Dokładnie, czyli w polu 22 metrów. To, co daje doskonałą okazję na zaprezentowanie się formacji autowej Ogniwa. Do autu piłkę wprowadzać będzie Jakub Burek. Pewny chwyt zawodników Sopotu i został związany mol autowy. Przede wszystkim wspomnijmy o tym, że Jakub Burek jest pierwszym młynarzem Ogniwa Sopot, a słyszą Państwo trzeciego i czwartego, w której kolejności niech wybiorą sobie Państwo sami. Dobrze, ale sędzia trzyma korzyść dla drużyny Ogniwa Sopot. Jest to bardzo dobrze związany młyn sopocki. Czy skończy się na polu punktowym? I tak jest, mamy pierwsze przełożenie w tym spotkaniu autorstwa na pewno zawodnika Ogniwa. Czyżby był to Piotr Zeszutek, kapitan zespołu? Bardzo możliwe. I za chwilę przed szansą na podwyższenie wyniku stanie Piotrowicz. Dlatego można powiedzieć, że bardzo otwarcie rozpoczął nam się mecz, punkty zdobyte przez obydwie drużyny. Niestety Piotrowiczowi nie udało się podwyższyć, dlatego wynik pozostaje bez zmian, 5-3 dla Ogniwa Sopot. Wojciech Piotrowicz, najskuteczniejszy zawodnik Ogniwa Sopot do tej pory, z 75 punktami już na koncie w tych pierwszych pięciu meczach. Z drużyny Budowlanych Lublin jest to Ndlowu, który już powiększył swoje statystyki o 3 punkty, a przed tą kolejką zgromadził ich 38. Dalekie wprowadzenie, rozpoczęcie piłki przez zawodników Budowlanych Lublin i mocny kontakt Janka Mrozickiego. Dokładnie. Mrozickiego. Teraz Mateusz Plichta przy piłce. Sędzia trzyma korzyść. Tam była wysoka szarża. I natychmiast odgwizduje tą korzyść. Jest to bardzo niebezpieczna gra, wysoka szarża. Przepisy surowo zabraniają chwytania zawodników za szyję i za głowę. Tutaj widzimy też krótką konsultację sędziego liniowego z sędzią głównym.
być może będą wyciągnięte dalsze konsekwencje tego zagrania. Wydaje mi się, że jest to początek meczu, dlatego na razie... Sędzia jeszcze oszczędzi zawodników. Oszczędzi zawodników, tak. Bo... I teraz Wojciech Piotrowicz przed okazją przeniesienia gry bliżej pola punktowego zawodników z Lublina. Wojtek przenosi piłkę około 30 metrów i na środku boiska ogniwo będzie miało swój wrzut do autu. Miejmy nadzieję, że będzie równie udany co poprzedni aut, który zakończył się punktami po związaniu formacji Mola. I też bardzo pewny wrzut. Rozegranie szeroko do kapitana drużyny, Piotra Zeszutka. Mocne wejście w kontakt. Jednak zawodnicy z Lublina też mocno w formacji Raka stawiają mocne warunki. Teraz Tomas Fiedler. Mocny kontakt. Piłka do dziesiątki Wojciecha Piotrowicza. Ten przynosi piłkę nogą, oddala zagrożenie. Jednak ogniwo grało na korzyści. Sędzia uznał, że była, znalazł tam pozycję spaloną u Lublina. I ponownie mamy rzut karny dla ogniwa Sopot. W tym momencie zobaczymy inne rozegranie rzutu karnego. Jest to kop w aut. Zawodnicy mają 4 możliwości rozegrania tego karnego. Dokładnie. Jedną z nich jest, tak jak przed chwilą pokazane, kopnięcie piłki w aut. Drugim to, tak jak zawodnicy z Lublina wykorzystali, czyli kopnięcie z podstawki na słupy, za co można zdobyć 3 punkty. Czwartą możliwością jest wybranie młynu dyktowanego z własnym rzutem, a piątą możliwością jest po prostu podjęcie gry i rozrzucenie do formacji ataku. A co ciekawe, mamy 8 minutę i nie przypominam sobie, żebyśmy widzieli już młyn dyktowany. To prawda, to może świadczyć tylko o czystej grze obu drużyn, nie popełniających błędu. Niestety aut został przerzucony przez ogniwo Sopot, przez to w posiadanie piłki wyszli zawodnicy z Lublina, rozgrywając ją teraz spokojnie w swoim polu obronnym, ależ się zawodnik z Lublina urwał obronie. Jednak piłka szybko została przechwycona przez kapitana Piotra Zeszutka. Tak jest, a w kontakt wszedł oznaczony numerem 7 Władek Grabowski. I widzisz, Wojtku, chciałeś pierwszy użyć do młyna. Chciałem, mam. Chciałeś, Masiusz. Zobaczmy, dokładnie, który młyn jest silniejszy, który młyn będzie stabilniejszy. Wrzut będzie... Dla zawodników ogniwa, jednak dla mamy... zawodników Lublina. Lublina, przepraszam. Ale widzimy, że mamy krótką przerwę. Jeden ze zawodników potrzebuje interwencji medycznej. Zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Moim zdaniem jest to oznaczone numerem 4 Wojciech Król. A po stronie drużyny z Sopotu... Wydaje się, że jakiś drobny problem ma Adam Piotrowski, ale nie powinno to wpłynąć na jego dalszą grę. Moim zdaniem chciał się tylko napić. Możliwe. Więc teraz staniemy przed szansą obejrzenia pierwszego związania młynu dyktowanego. Zawodnicy z Lublina mają ciężką formację młyna. Podobnie jak zawodnicy z Sopotu. Spodziewamy się ostrej walki w tej formacji. Ostrej, ale fair. Przede wszystkim patrzmy na to, żeby grać fair play i wygrać ten mecz zgodnie z przepisami ustalonymi przez Polski Związek Rugby. Zobaczymy, czy któraś z drużyn osiągnie korzyść lub dominację w tej formacji młyna, ponieważ jest to niezwykle istotny element. I już na korzyści grają zawodnicy z Lublina po skręceniu młyna. I znakomicie przedziera się przez formacje obronne. Pretorius. Szybkie podjęcie gry. Tak, aczkolwiek było to rozegranie 3 na 1 i zawodnik nie podał piłki. Jednak wciąż zawodnicy z Lublina utrzymują się przy piłce. Wydaje mi się, że sędzia już nie trzyma korzyści. Z
Zobaczymy, co zaoferują w ataku zawodnicy. Ale teraz świetna szarża Piotra Zeszutka do współpracy z Tomasem Fiedlerem. Niestety został popełniony zaraz po tej szarży błąd przelecenia przez formację na drugą stronę, co sędzia dokładnie pokazuje. I tutaj widzimy na powtórce. Tomas Fiedler nie utrzymał się po szarży, przeleciał na drugą stronę, uniemożliwiając grę zawodnikom budowlanych, za co sędzia odgwizdał rzut karny. I w tym momencie kapitan też zgłosił, kapitan Edach Budowlanych Lublin zgłosił próbę na słupy. Zawodnicy z Lublina przed kolejną próbą zdobycia 3 punktów i wyjścia w tym momencie na prowadzenie. Chorągiewki sędziów powędrowały w górę, co oznacza prawidłowe zdobycie punktów w skoku i w tym momencie mamy prowadzenie Lublina 6-5. Jak na pierwsze 12 minut wydaje mi się, że ten mecz będzie oscylował dużą ilość punktów. Miejmy nadzieję, gdyż duża ilość punktów zawsze jest ciekawszym widowiskiem dla oka. Dokładnie. Ponownie piłkę do gry będzie wprowadzać Piotrowicz wysokim zawieszeniem kopu. Tym razem Mosru łapie piłkę. I zejście na ziemię, tworząc formację raka. Ależ tutaj błąd, niefrasobliwość, piłka wypuszczona do przodu przez zawodnika z numerem 15 Pretoriusa. I ogniwo Sopot tym razem będzie miało swój wrzut do młyna dyktowanego. Około 15 metrów od pola punktowego, co jest dosyć dogodną pozycją. Dokładnie tak. I w tym momencie możemy zobaczyć, czy ogniwo będzie miało przewagę w tej formacji. Czy jednak zakończy się to tak jak pierwszy młyn, można powiedzieć, że lekką dominacją Edek Budowlanych Lublin. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Wydaje mi się, że pierwszy młyn został przegrany przez ogniwo. No, zakończył się podyktowaniem korzyści. I ponownie tu jakaś drobna niestabilizacja w młynie. Sędzia będzie zmuszony podyktować powtórny wrzut piłki do młyna dyktowanego. Prawdopodobnie to też wynika z mocnych formacji zarówno jednej, jak i drugiej drużyny. Nikt nie chce tutaj odpuścić, co skutkuje wzajemnym sprawdzaniem się. Znowu dochodzi do czegoś nieprzepisowego. Sędzia zwraca uwagę filarom, a raczej pierwszym liniom obu zespołów. Zobaczymy, czy do 3 razy sztuka. Piłkę do formacji będzie wprowadzać Mateusz Plichta, łącznik ataku drużyny Ogniwa Sopot. I piłka już się znajduje w nogach kapitana zespołu, jednak wypuszczona do przodu. Ale błąd ten został podyktowany przez błąd zawodników z Lublina, pchając do środka, co jest niezgodne z przepisami. Można pchać tylko do przodu. I sędzia odgwizdał rzut karny, który został zamieniony na kop w aut. Dokładnie tak, ale nie wiem, czy ciebie to nie martwi, ale widać delikatną, a może nawet i niedelikatną przewagę drużyny Edach Budowlanych Lublin. Na razie skończyło się z korzyścią dla nas, więc zobaczymy, jaki to będzie miał wpływ na dalszy przebieg gry. Na razie po dwóch młynach skończyło się po jednej korzyści dla budowlanych i jedną korzyścią dla ogniwa. Zobaczmy tak naprawdę, jak tam będzie to rozgrywane w dalszej części meczu. Ale skupmy się na formacji autowej Ogniwa Sopot, gdyż poprzednim razem przyniosło to korzyść w postaci przyłożonych punktów po związanym modu. I zobaczymy, czy będzie to powtórzone. Owszem, mol został związany i błyskawicznie udał na pole punktowe. Patrzymy, krótka konsultacja głównego sędziego z sędzią liniowym. Jaka decyzja? Sędziowie po konsultacji uznają punkty. I tym razem jestem pewien, że to Piotr Zeszutek zdobywa przyłożenie w charakterystyczny sposób. Celebruje
Cieszynkę wraz z Wojciechem Piotrowiczem. Czyli byłoby to już drugie przełożenie kapitana Ogniwa Sopot w tym meczu. Bardzo możliwe. Pierwszego nie jestem pewien. Aczkolwiek zrobię to i zapiszę już dwa przyłożenia. A przed próbą podwyższenia wyniku Wojciech Piotrowicz. Zdawać by się mogło z nieco trudniejszej pozycji niż poprzednim razem. Jednak prawdopodobnie poprzedni kop to był po prostu drobny wypadek przy pracy. Tym razem Wojtek się nie pomylił. Chorągiewki sędziów poszły w górę, co oznacza udane podwyższenie do Ogniwa. I w tym momencie mamy prowadzenie Ogniwa 12-8. Wojtku, trzeba przyznać, 12 że... do 6. Do 6. Dokładnie. Wojtku, musisz przyznać, że dzisiejsza formacja mola autowego jest bardzo mocną bronią Ogniwa. Tak, wygląda bardzo solidnie. Jest to, no, trzeba to przyznać, no, było to mocno trenowane przed tym meczem, bo jak wiemy, jak można zobaczyć, jak analizując wcześniejsze mecze drużyn z Lublina, mają formację Muna bardzo silną. Zobaczymy teraz, jak Ichaut będzie wyglądał, czy Ichaut jest równie pewny. No i jak widać jest. Teraz Piotr Wiśniewski z podaniem do Jasińskiego. Jednak piłka zgubiona przez zawodnika z Lublina i podjęta kontra przez zawodników z Sopotu. Roman Żuk bardzo dobrze na skrzydle, przedziera się. Piłka do ziemi, szybkie wznowienie gry. Przez Plichtę. Piotr Zeszutek teraz w kontakcie. I zawodnicy Ogniwa grają na korzyści, czyli nawet jeżeli w najbliższym czasie popełnią błąd, sędzia wróci do tej korzyści. Teraz świetny przekop. I patrzymy, co się dzieje. Znowu korzyść dla zawodników Ogniwa. Czy będą w stanie to wykorzystać? Szybkie podjęcie gry, Jakub Górek w kontakcie. Jakub się delikatnie zatrzymał, ale szybko piłka wychodzi z tego przegrupowania. Od razu rzuca na piłkę do ataku. Tam Roman Żuk, Dwayne Barrows. Świetnym pivotem spróbował się przedostać przez linię obrony. Jednak dochodzi do przegrupowania. Tam Piotr Zeszutek. Czyści go Jan Mroziński, Adam Piotrowski. Burek, Wołoszczyk. I szerokie podanie do Nikolasa Wołoszczyka. Tak jest, tutaj dochodzi do... Dochodzi do przerwania gry przez sędziego. Tak, sędzia dopatrzył się przodu, aczkolwiek mam nadzieję, że dalej trzymał korzyść, którą zdobyło Ogniwo. I jaka teraz będzie decyzja? Dochodzi do konsultacji Wiśniewskiego, kapitana drużyny Lublina, z sędzią dzisiejszych zawodów. Nie wiemy, co aktualnie dzieje się na boisku. Dominik Jastrzębski przesuwa się i dyktuje karnego mniej więcej 15 metrów przed polem punktowym. Za złamanie linii spalonego. Lublina. Wojciech Piotrowicz decyduje się wykopnąć piłkę w aut. Ogniwo będzie wprowadzać tą piłkę rzutem w aut. I prawdopodobnie znowu spróbują związać mola autowego. Dotychczas dwukrotnie przyniosło to korzyść w postaci punktów. Zobaczymy, czy będzie tak samo tym razem. Tym razem piłka wrzucona na tył formacji. Tomasz Fiedler. I rzut karny dla zawodników z Lublina za przytrzymanie piłki na ziemi. Zabrakło wsparcia zawodnikowi z Ogniwa. Tak, Tomasz Fiedler wszedł w kontakt, jednak dwójka Jakub Burek i Adam Piotrowski nie wystarczyli do tego, żeby zabezpieczyć go. Piłka została przechwycona przez Lublinian, przytrzymana i sędzia mógł za to podyktować karny.
tego zespołu. I piłka została przeniesiona kopem w okolicach 40 metra od pola punktowego Budowlanych. I za chwilę grę będziemy wznawiać wrzutem do autu przez właśnie zawodników Budowlanych. Zobaczymy, jak tym razem rozegrają ten aut. Szybki wrzut do przodu. Świetnie, Adam Piotrowski. Piłka została przechwycona w aucie. Jednak niestety podczas zejścia na ziemię piłka została wypuszczona do przodu. Dokładnie. Do przodu. Sędzia dopatrzył się tego przewinienia. I zaraz będzie związanie młyna dyktowanego. Trzeci młyn. Zobaczymy, jaka teraz będzie decyzja sędziego, czy jak z drużyny się zwiążą. Dokładnie. Moim zdaniem Piotr Wiśniewski będzie wychodził z pozycji numer 8. Dokładnie na to wygląda, jednak Mateusz Plichta natychmiast bardzo szybko go zatrzymał. Dokładnie. Dlowu przenosi piłkę nogą. Roman Żuk, pewny chwyt. Wysokie zawieszenie Romana. Presja na zawodniku z Lublina, jednak doskonale sobie z nią poradził. Ale teraz świetnie. Dokładnie. Konstantin Beryzucki powstrzymał Ndlovu przed wykopaniem znowu piłki. I zawodnicy Węska z Lublina muszą się ratować kopem w aut. Węska przeniósł tą piłkę w okolicach 22 metru. Ponownie. Jednak sędzia jeszcze dochodzi do konsultacji sędziowskiej, jak najprawdopodobniej, jak wyglądała szarża, czy szarża Kosti była oznaczonego numerem 6, była zgodnie z przepisami. Zaraz zobaczymy, jakiego błędu dopatrzył się sędzia boczny. Moim zdaniem najprawdopodobniej była to niedomknięta szarża. Zaraz zobaczymy, jaka będzie decyzja po tej konsultacji. Widać, że sędzia główny cofa się do miejsca przewinienia i dokładnie, Wojtku, tak jak powiedziałeś, za nieprawidłową szarżę zostaje dyktowany rzut karny dla zawodników Budowlanych Lublin. I ponownie piłka będzie przenoszona nogą w aut. Pretorius tym razem piłka nie wychodzi w aut. Mateusz Plichta wysoko zawiesza piłkę. Bartek Jesiński ją łapie. Mosur. Nowikow. I widzimy, jak zawodnicy z Lublina próbują przedrzeć się przez obronę ogniwa Sopot. Król. Co, Król, jak widać, teraz przychodzi. Co, udaje im się ta sztuka. Bliskie wejścia drużyny Lublina tuż przy przegrupowaniu. Jednak przy kolejnym wejściu w kontakt zawodnicy z Lublina gubią piłkę do przodu i w ten sposób będzie młyn dyktowany dla drużyny z Sopotu. Widać jeszcze małą interwencję medyczną po stronie ogniwa Sopot. Na murawie leży Jakub Burek, potrzebuje małej pomocy fizjoterapeuty i jest to też czas dla pozostałych zawodników na uzupełnienie płynów, z czego korzystają zawodnicy jednej i drugiej drużyny. Miejmy nadzieję, że Kuba za chwilę wróci i będzie mógł kontynuować grę. Że ta kontuzja nie okaże się zbyt groźna. I po 25 minutach gry możemy powiedzieć, że to jest bardzo wyrównany mecz.
Tak, mamy wynik 12-6, tak jak Państwo widzą. My również to widzimy, dlatego się chwalimy. A ja jeszcze chciałbym wspomnieć, że dzisiejszym zmiennikiem Jakuba Burka najprawdopodobniej będzie debiutujący w drużynie Ogniwa Sopot na pozycji młynarza Wiktor Wilczuk. To czysta zawodnik trzeciej linii młyna. Tak jest. Jednak czy pójdzie w ślady swojego taty, który grał też w pierwszej linii młyna? Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że jego kariera będzie barwniejsza. Oczywiście życzymy temu, tego jak całego serca Wiktorowi. Ale nie tylko Wiktorowi, życzymy temu wszystkim zawodnikom w Polsce, żeby próbowali, wyjeżdżali i miejmy nadzieję po udanych, bądź niekoniecznie udanych próbach za granicą wracali do Ekstraligi Rugby i podnosili jej poziom. A tymczasem wróćmy do przebiegu meczu. Piłka oddalona kopem przez zawodników z Lublina. Rozrzucenie Piotrowicza do Kosti. I ależ tam był atak w obronie na... bodajże to był Kacper Drewczyński przy piłce. Tak, Kacper Drewczyński zamykany już przez drużynę z Lublina. Próbował podać piłkę, przekazać ją Dwayne'owi Barrowsowi, jednak piłka ta została zbita przez drużynę Lublinian. Przy próbie szarży. Przy próbie szarży. Moim zdaniem trochę szok, że sędzia nie podyktował rzutu karnego za zbicie piłki, tak zwaną zabijanie gry. Prawdopodobnie uznał, że to nie było celowe zagranie. Taka jest jego decyzja, dlatego... Mniejszy wyrok. Mniejszy wyrok i mamy młyn dyktowany ze wrzutem Ogniwa Sopot. Mateusz Plichta już przy piłce. Sędzia dyktuje komendy. I znowu jakieś problemy w pierwszych liniach młyna obu zespołu. Moim zdaniem dochodzi tam do zbyt szybkiego związania się pierwszych linii. Tylko może wystarczy się odrobinę cofnąć. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało przy tym młynie. Znowu podane komendy przez sędziego. Tym razem doszło już do dobrego związania młyna. Tu widać zawodnicy z Lublina starają się wynosić do przodu w pierwszej linii. Tak jest, numer jeden drużyny Lublina. Marmon. Przepraszam. Wynosił tutaj Tomasa Fiedlera grającego. I ponowna próba przeniesienia gry nogą przez Piotrowicza. Jednak piłka opuściła bezpośrednio boisko, co skutkować będzie wrzutem do autu na wysokości kopu dla zawodników z Lublina. Tym razem 30 metrów przed polem punktowym Ogniwa Sopot. Wrzut do autu będzie ze Edak Budowlanych Lublin. Wrzucać będzie Nowikow. Zobaczmy, jak tym razem rozwiążą to zawodnicy z Lublina. I czy, tak jak w wcześniejszym aucie, uda się wygrać piłkę. No i ponownie Adamowi Piotrowskiemu teraz Jakub Burek, świetne wejście w kontakt. Zawiązana została formacja Raka. I piłkę będzie podejmować Mateusz Plichta. Zawieszenie piłki w górę i wywierana presja na zawodniku z Lublina. Bardzo dobra szarża kapitana. Szarża kapitana Ogniwa Sopot. Teraz Grabowski przy piłce. Jednak sędzia wróci do poprzedniego błędu i przy próbie szarży Piotra Zeszutka, tutaj piłka też została zbita do przodu. Wydaje mi się, że będzie chwila przerwy, ponieważ Pretorius przy chwycie tej piłki z góry ucierpiał. No i przede wszystkim przy szarży Zeszutka. Tak, a można przyznać, że ta szarża była niezwykle w tempo. Zawodnik tylko dotknął nogami ziemi i dostał uderzenie od Piotrka. Dzięki czemu szarża była zgodna z przepisami. Dokładnie tak. Można powiedzieć, że w obronie naprawdę jest to bardzo dobry mecz Ogniwa Sopot.
do tej pory dopiero w trzeciej kolejce stracili pierwsze przyłożenie. To przyłożenie zdobyła drużyna z Poznania, gdzie trzeba przyznać, wtedy ten mecz sensacyjnie się zaczął od prowadzenia. Dokładnie, był to sam początek meczu i znakomitym przechwytem i rajdem niemal przez całe boisko zawodnika z Poznania. Bartka Kubalewskiego. Rajd został zakończony właśnie przyłożeniem piłki. A wracając do Sopotu, do dzisiejszego meczu, mamy kolejny wrzut do młyna. I ponownie... Mamy kolejny wrzut do młyna. Ponownie jakiś problem w obrębie pierwszej linii młyna. Ten młyn znajduje się bardzo blisko naszego stanowiska, dlatego będziemy mogli zwrócić uwagę na to wiązanie. Może dopatrzymy też się jakichś błędów. Tym razem młyn wygląda na związane solidnie. Jednak widać, że... Numer Marmon na kolanach. Korzyść w młynie osiąga zespół z Lublina. Jednak po rozegraniu piłki zawodnicy z Lublina gubią ją i będzie znowu wrzut do młyna dla zawodników z Sopotu. Trzeba przyznać, że jednak w tym spotkaniu w formacji młyna dyktowanego jednak lekkie wskazanie na zawodników z Lublina. Tak, jednak wydaje mi się, że niekoniecznie robią to zgodnie z przepisami, jednak sędzia to uznaje. Moim zdaniem numer jeden, Marman, wynosi w górę naszego filara, aczkolwiek to już zależy wszystko od interpretacji sędziego. Piłka została wprowadzona, ależ tutaj błąd zawodników z Lublina, nieprzepisowe pchanie do środka, jest to bardzo niebezpieczna gra, mogło się zakończyć nawet kontuzją któregoś z zawodników z Sopotu. Sędzia na pewno zwróci na to uwagę i zobaczymy, czy nie wyciągnie dalszych konsekwencji w postaci żółtej kartki. Patrzymy teraz, jak sędzia Jasiński wyjaśnia właśnie sytuację kapitanowi z Lublina, na czym polegał błąd. I jeżeli, no tym razem obeszło się bez żółtej kartki, ale jeżeli ten błąd, czyli pchanie do środka, będzie się powtarzać, bo to już nie był, bo to nie był pierwszy raz. Nie był to pierwszy raz, nie był, był to, można powiedzieć, drugi raz, aczkolwiek wcześniejsze młyny, które nie dochodziły do skutku, wydaje mi się, że właśnie były spowodowane tym, że numer jeden z Lublina był ustawiony tymi biodrami, by pchać do środka. I tym razem jednak zawodnicy Ogniwa nie decydują się na kopanie w aut i rozegranie formacji autowej, tylko Piotrowicz ustawia piłkę na podstawkę i będzie próba kopu na bramkę. Około 45 metrów od słupów. Miejmy nadzieję, że Wojtych trafi. Niemalże na wprost, czyli to nie jest to trudna pozycja dla Piotrowicza. Zachowajmy ciszę, szanujmy swojego kopacza. Dystans został osiągnięty, ale niestety celność zawiodła. Chorągiewki pozostały w dole, co będzie skutkować wznowieniem gry przez zawodników z Lublina z pola 202 metrów. Pretorius będzie rozpoczynał tym kopem, tak zwanym drop golem. Piłka musi się odbić najpierw od ziemi. Daleki kop, jednak Zeszutek pewnie chwyta. Żuk, krótka przekopka, złapał piłkę. I podanie do Mateusza Plichty, który pędzi na pole punktowe i dokładnie przykłada ją, zdobywając 5 punktów dla Ogniwa Sopot. Znakomita kontra zawodników Ogniwa, złapanie piłki w powietrzu przez Piotra Zeszutka, podanie do Romana Żuka i trzeba przyznać, że bardzo dobry przekopka w jego wykonaniu. Trzeba przyznać, że można powiedzieć, że ta akcja zaczęła się od Piotrowicza, który nie trafił za 3 punkty. Jednak Mateusz Plichta
pewnie przyłożył za 5 punktów i na razie mamy wynik 17-6. Jednak Wojciech Piotrowicz teraz przed próbą zdobycia kolejnych 2 punktów dla Ogniwa. A muszę ci się przyznać, że policzyłem sobie dzisiaj, że Mateusz rozgrywa dzisiaj swój 100. mecz. Okrągły jubileusz. I też z tej okazji też będzie wręczana statuetka za znalezienie się w klubie 100. Dokładnie. I wiem, że jeszcze jedna osoba rozgrywa dzisiaj swój 100. mecz. Na razie nie będę ci zdradzać. Mam nadzieję, że on też osiągnie punkty, zdobędzie punkty. Chociaż mogę ci lekko podpowiedzieć. Asystował właśnie Mateuszowi. Przypominasz sobie? Oczywiście, to było w znakomitej akcji Romana. Mateusz Brawo. Mógł dokonać formalności. Brawo, a więc można powiedzieć, że jubileusze są... okraszone punktami asystą. Dokładnie tak. I trzeba przyznać, że Wojciech Piotrowicz podwyższył, udało mu się, a była to dosyć ciężka pozycja dla niego. Teraz karny dla Ogniwa Sopot. Tym razem sędzia dopatrzył się ataku na szyję, czyli wysokiej szarży. Co już miało miejsce w dzisiejszym meczu. Zawodnicy z Lublina muszą uważać na ten element gry. Teraz charakterystycznym gestem wskazał zawodnikom Lublina, żeby obniżyli szarżę. A Wojciech Piotrowicz przenosi piłkę około 40 metrów. I ponownie Jakub Burek będzie miał okazję na wprowadzenie piłki do formacji autowej. Szybki wrzut na tył. Piłka zbita przez Władysława Grabowskiego. I bardzo dobre wejście Kostia, w kontakt. Podanie do Zeszutka. Teraz starcie kapitanów. Zeszutek z Wiśniewskim. Piotrowicz przerzucenie do... Roberta Olszewskiego. Ten przekupuje piłkę. I Ogniwo wciąż przy piłce. Jednak popełniają błąd w formacji Raka. Nie zostało dobrze. Piłka zabezpieczona. Piłka przytrzymana na ziemi. I rzut karny dla zawodników z Lublina. Tym razem Węska będzie przenosił piłkę w aut. Oddalał zagrożenie. To udało mu się około 15 metrów dalej przesunąć, 20. I będziemy mieli wrzut do formacji autowej na środku boiska. Przy piłce drużyna z Lublina. Oni będą wykonywać ten stały fragment gry. I na ujęciu kamery bardzo dobrze będzie widać, czy piłka będzie wrzucona w środek. Jednak piłka ponownie przechwycona przez zawodników Sogniwa. Widać, że w dzisiejszym meczu zawodnicy budowlanych mają problem w formacji autowej. Już to kolejny aut przegrany przez nich. Tomasz Fiedler w kontakcie. Mateusz Plichta. Wojciech Piotrowicz. I piłka przechwycona przez Węska. Lublin. Węska. Kazębę. Bardzo dobre zagranie na kontakcie. Można powiedzieć, że świetne przez bardzo doświadczonego zawodnika, jakim jest Bartłomiej Jasiński. Tym razem Lowu przekopuje piłkę. I wciąż piłka w posiadaniu zawodników budowlanych. Jednak piłka została przechwycona przez zawodników Ogniwa i spokojnie piłka wycofana do Piotrowicza. A ten oddala zagrożenie od własnego pola punktowego. Lowu. Świetnie poszedł ten zawodnik przy linii bocznej. Prawda. Podanie do Szczepańskiego. Świetne też odegranie. Grzegorz Szczepański. Został powstrzymany może metr przed polem punktowym. Sędzia odgwizduje karnego. Dopatrzył się przewinienia. Ua, w takim miejscu boiska to może się źle zakończyć za zawodnika z Ogniwa. Czy sędzia sięga po kartkę? Tak, tak pokazuje tą kartkę. Romanowi Żukowi. Więc niestety przez 10 minut Ogniwo będzie
grało osobione o jednego zawodnika. 14 na 15. Czyli rozpoczniemy drugą połowę w osłabieniu, gdyż za chwilę sędzia zakończy pierwszą połowę. Zobaczymy jeszcze tylko, jaka będzie decyzja zawodników z Lublina, jak wykorzystają ten karny. Postanawiają rozegrać to ręką, czyli mieliśmy już dzisiaj okazję zobaczyć wszystkie z czterech opcji rozegrania rzutu karnego i ponowienie przy przegrupowaniu kończy się punktami dla zawodników z Lublina. A punkty zdobywa oznaczony z numerem 3 Robinson Kleba-Szpiri. Dlowu będzie stawał najprawdopodobniej przed próbą podwyższenia i wynik jak na razie 19 do 11 świadczy o tym, że mecz ten jest naprawdę wyrównany. Dużą część gry ogniwa prowadzi 19. Można było zobaczyć w okolicach między 22 metrami obydwu drużyn. Środek boiska procentowo można powiedzieć, że był najbardziej okupowany przez obydwie drużyny. I mamy udane podwyższenie. A więc wynik 19 do 13. Moim zdaniem procentowo ogniwo jest w większej ilości posiadania piłki w tym meczu. Zobaczymy, jak będzie dalej. Teraz Wojciech Piotrowicz przed próbą rozpoczęcia po stracie punktów. Zobaczymy, czy ten kop będzie bliski na walkę, czy głęboki na oddalenie, czy będzie wysoki. Pretorius, pewny chwyt. Od razu oddalenie piłki. Ależ znakomity kop Pretoriusa. Ze swojego pola obronnego zostało przekopane na pole obronne zawodników, no prawie pod same pole obronne zawodników z Sopotu. I zobaczymy, jaka tutaj decyzja sędziego. Widać, doszło do jakiejś drobnej konsultacji pomiędzy sędzią liniowym i bocznym, liniowym i głównym. Tutaj chodziło o to, czy piłka przeszła w myśl nowej zasady w 22 metr, ale z tego co widzę jest ona poza 22 metrem, a więc gdy będziemy wykopywać tą piłkę w aut, piłka ona musi najpierw odbić się od ziemi. Teraz świetnie Jakub Burek. Związana formacja autowa. I karny. Karny dla drużyny Ogniwa Sopot za ściąganie przy próbie związania mola. Nie było to ściąganie w pierwsze tempo. Jest to niebezpieczna gra. Dlatego też pewnie sędzia Jasiński ponownie zwrócił uwagę kapitanowi drużyny budowlanych. I Piotrowicz postara się przenieść jak najdalej piłkę w aut. I udaje się, przez co formacja autowa będzie rozgrywana około 45 metrów przed polem punktowym zawodników budowlanych. Czyli tak jak mówiłem, cały czas będziemy ten mecz rozgrywać w okolicach środka boiska. Teraz znowu ogniwo przy piłce. Rozegranie tego autu. Świetny wrzut Jakuba Burka. I chwyt. Mateusz Plichta, świetnie. Przekopka. Przekopka goni piłkę. Krzyczy się w takich sytuacjach, podaj szybszemu. Ale niestety piłka została zgubiona do przodu. I w tym momencie sędzia Jasiński kończy pierwszą połowę spotkania. W takim razie za chwilę zapraszamy Państwa na drugą połowę spotkania Ogniwa Sopot z budowlanymi Lublin za kilka minut. Przed nami bardzo emocjonująca druga połowa, a mamy też małą
uroczystość w związku z jubileuszowym setnym meczem w wykonaniu Mateusza Plichty i Romana Żuka. Zarząd Ogniwa Sopot wręcza pamiątkowe statuetki, a my życzymy kolejnych 100 meczów w barwach Ogniwa Sopot. Gratulacje, panowie. Wszystkich kibiców zapraszamy do strefy gastronomicznej, gdzie koło gospodyń sopockich przygotowało szeroką ofertę gastronomiczną i jak również napojów. Oraz już teraz mogę Państwa zaprosić na trzecią połowę spotkania, gdzie będzie możliwość wspólnego biesiadowania z zawodnikami i trenerami obu zespołów. Raz, dwa. Witam Państwa ponownie. Zaraz zaczynamy drugą część meczu. Wojciech Piotrowicz, tym razem Ogniwo Sopot rozpoczyna drugą część tego spotkania. Wojciech Piotrowicz już przy piłce, czeka na gwizdek sędziego. I zaczynamy. Tym razem krótki kop Wojtka. I pewny chwyt zawodnika z Lublina. Dokładnie. Nawet cofnęli trochę naszą obronę. Teraz wejście moim zdaniem Nowikowa. Wysokie zawieszenie piłki i Kozębę. Zobaczymy, jak się zakończy ta sytuacja. Przechwycenie przez kapitana Piotra Zeszutka. Teraz mamy Ogniwo przy piłce. Adam Piotrowski. Szerokie rozegranie do Jakuba Burka. Świetne wejście Jakuba Burka w kontakt
zdobył kilka metrów. Piotrowicz i przeniesienie piłki nogą. Piłka wyszła w aut. Zobaczmy, czy za chorągiewką, czy jeszcze przed. Jednak przed, wrzut do autu będzie zawodników Lublina. Tak, gdyż w myśl nowych przepisów, jeżeli kop był na własnej połowie, a piłka opuściła boisko w polu obronnym przeciwnika, wówczas wrzut do autu jest dla drużyny zawodnika kopiącego, co jest bardzo dużą bonifikatą. I tym razem pewnie rozegrany wrzut do autu przez zawodników budowlanych. Związana formacja Mola. Sędzia trzyma korzyść. Dopatrzył się jakiegoś przewinienia. Prawdopodobnie. Wejście z boku. Dokładnie. I tym razem Lublin będzie przynosił piłkę w aut. Z karnego. A przypominamy, że zawodnicy z Sopotu grają w osłabieniu 14 po żółtej kartce dla Romana Żuka. Zdaje się, że w przerwie mieliśmy zmianę w obrębie pierwszej linii Młyna, gdyż Sylwester Gąska pojawił się na boisku za chyba Jana Mrozińskiego, nie widzę go, czyli tak. Prawdopodobnie Dimitro Mokrecow został wycofany do drugiej linii. Teraz świetny przerzut Nowikowa, jeśli można to tak nazwać, Piotr Zeszutek przy piłce. Piłka została zbita przez zawodnika z Lublina. Sędzia już odgwizdał rzut karny dla drużyny Ogniwa. Jednak zobaczymy, czy będzie to zakończone kartką. Tak, sędzia sięgnął do kieszeni. Dokładnie jest. Grzegorz Szczepański, były zawodnik między innymi Ogniwa Sopot, Aventy Pogoń Siedlce, a także budowlanych, Edach Budowlanych Lublin. I w tym momencie mamy wyrównane siły na boisku. Gramy po 14. Tak, było to celowe zbicie piłki. Jest to antygra, która uniemożliwiła podjęcie szybkiej akcji przez zawodników z Sopotu. Dlatego został odgwizdany rzut karny, który następnie został przeniesiony kopem w aut. Szczepański jest to zawodnik ataku, tak samo jak i Roman Żuk, a więc siły w Młynach są wyrównane, w ataku również. Zobaczymy, jak tym razem Ogniwo rozwiąże swój wrzut do autu. I ponownie bardzo dobry wrzut Jakuba Burka. Została związana formacja Mola, gdzie już dzisiaj Sopot skorzystał z niej nieraz. Tak, i teraz świetnie zdobycie około 10 metrów. Sędzia już trzyma korzyść. Jednak Ogniwo dalej prowadzi tego Mola. Prawdopodobnie zaraz zostanie piłka rzucona szeroko w atak. Nie, sędzia wrócił jednak do korzyści. Mol już nie zdobywał kolejnych metrów. I teraz zobaczymy, jak zostanie rozwiązany ten rzut karny. I ponowny kop w aut. Zawodnicy z Sopotu poczuli krew w tych molach i będą konsekwentnie męczyć tą zagrywką zawodników z Lublina. Ponownie Jakub Burek przy piłce. Rzut do autu. Zobaczmy, jak teraz rozwiąże. Ależ tutaj krótkie rozegranie, nawet bez skoku na pierwszą wieżę. Dosyć zaskakująca zagrywka i zobaczymy, jak ona się zakończyła. Sędzia do na polu punktowym. Sędzia uznaje, że sędzia uznaje przyłożenie. Dokładnie, czyli bardzo sprytnie rozegrana formacja autowa. Szybki związany mol i punkty. Po konsultacji z sędzią liniowym zostały przyznane Ogniwu Sopot. Tym razem nie powiem Państwu, kto przyłożył, gdyż sam nie mogłem się tego dopatrzyć.
A na ekranie widzimy Romana Żuka oczekującego na powrót na boisko, gdyż okres jego kary zapewne już minął. Patrzymy, jeszcze mała interwencja medyczna dla Sylwestra Gąski, czyli zawodnika wprowadzonego na początku drugiej połowy spotkania. A w międzyczasie Wojciech Piotrowicz szykuje się do podwyższenia wyniku meczu kopem z podstawki. Porąkiewki sędziów niestety pozostały w dole, kop nieudany i pozostajemy przy dotychczasowym wyniku 24 do 13. A moim zdaniem kibice chyba nas posłuchali i przyszli na stadion. I teraz to ogniwo będzie grało w przewadze liczebnej, gdyż na boisko po odbyciu kary wrócił Roman Żuk. Dokładnie tak, a ciekawostką z innych stadionów może być to, że mistrz Polski RC Orkan Sochaczew przegrywa z drużyną Master Farm Rugby Łódź 10-15. Czyli możliwe, że Łódź będzie starała się wciąż pozostać drużyną niepokonaną w tym sezonie. Na ten moment tak. Jednak przypomnijmy, że w następnej kolejce ogniwo jedzie do Łodzi i spróbuje im ten rezultat popsuć. A tymczasem wróćmy do spotkania jak na razie jeszcze drugiej niepokonanej drużyny z Lublina. I wysokie zawieszenie piłki. Maciej Grabowski przy piłce, pewnym chwytem. Kazębę. Rozegranie po rękę. Wojciech Piotrowicz przechwycił piłkę. I bardzo dobra szarża zawodnika z Lublina. Piotr Zeszutek pewnie wchodzi w kontakt. Czy będzie to już wyjście i oddalenie? Gry nogą. Zapewne tak, wszystko na to wskazuje. Dokładnie Mateusz Plichta zawiesza piłkę wysoko. Jasiński próbuje chwycić. Pewny chwyt. Wartka i teraz świetne podanie. Dokładnie. Zejście w kontakt i szybka gra zawodników budowlanych. Jeden z zawodników stracił nawet buta przy ofiarnej obronie. Widzę, że jest to Piotr Zeszutek. Teraz Michał Węska przy piłce. Wchodzi w kontakt, jednak powstrzymują go zawodnicy ogniwa Sopot. Sędzia trzyma już niestety korzyść. I zostanie odgwizdany rzut karny dla zawodników budowlanych Lublin. A Piotr Wiśniewski wskazuje próbę słupów na bramkę. Dokładnie. Rzut karny dla gości. Próba kopu na słupy i proszę. Dlatego ponownie zawodnicy z Lublina staną przed szansą po podwyższeniu wyniku z rzutu karnego. Piłka już ustawiona na podstawce. I zaraz zobaczymy, jaki rezultat będzie tego kopu. Dlowu. Piłka między słupami, Chorągiewki w górze. I kolejne punkty dla Edach Budowlanych Lublin. Kolejne trzy punkty można dopisać dla zawodników budowlanych. A karnego skutecznie wygrywa. Czyli zawodnicy z Lublina pomimo grania w osłabieniu liczebnym udało się zdobyć punkty. Zobaczymy, jaka odpowiedź będzie na to zawodników Sopotu, a w tym momencie dochodzi do zmiany w obrębie pierwszej linii Młyna. Schodzi dzisiaj znakomicie dysponowany Jakub Burek, a w jego miejsce w debiutanckiej dla siebie roli Wiktor Wilczuk. Świetnie, cieszę się, że ten młody, perspektywiczny zawodnik debiutuje w pierwszej linii Młyna. Na pozycji młynarza, na naszej pozycji.
Zobaczymy, jak sobie poradzi. Teraz pewnie pewny chwyt Wojciecha Piotrowicza. Zejście w kontakt. Został trochę delikatnie cofnięty. Najważniejsze, że piłka znajduje się po stronie zawodników Sopotu, ale niestety doszło tutaj do błędu chwycenia piłki. Jednak sędzia wraca do poprzedniego przewinienia. Sędzia najprawdopodobniej trzymał korzyść. Tak jest. Tutaj jeszcze krótka konsultacja z kapitanem Ogniwa. Tłumaczy zapewne, do jakiego przewinienia doszło. Jaki będzie tego skutek? Jednak wszystko wygląda na to, że to przewinienie popełnił zawodnik z Sopotu. I rzut karny zostanie odgwizdany dla Budowlanych Lublin. Dokładnie. Dosyć charakterystyczny gest sędziego za zbyt mocną komentowanie jego decyzji. I Michał Węska przenosi piłkę w aut. Zdobył około 30-35 metrów. Piłka pewnie opuściła boisko. I będziemy mieć wrzut do autu oznaczonego numeru 2 Nowikowa. Grzegorz Szczepański nakaże. Będzie jeszcze odsiadywał swoje 2 minuty. Zobaczymy, czy w tym czasie jego kolegom uda się zrobić przyłożenie, jednak popełniają błąd przy wrzucie do formacji autowej. Mateusz Plichta przy piłce, zejście w kontakt do ziemi. Świetnie chciał zatańczyć, jednak powstrzymali go, potocznie mówiąc, lubelaki. Ale sędzia trzymał korzyść i będzie najprawdopodobniej wrzut do młyna z korzyścią Ogniwa Sopot. Dokładnie. Był to odgwizdany wrzut tendencyjny, gdyż piłkę do formacji autowej można wrzucać tylko w środek. Nie można faworyzować żadnej z drużyn, wrzucając na ich stronę. Tutaj ten błąd został popełniony i zawodnicy Ogniwa wybrali wrzut do własnego młyna dyktowanego. Dokładnie tak. Wiktor Wilczuk, pierwszy jego młyn. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Zobaczymy. Piłka już zagrzebana do tyłu i podjęta przez kapitana Piotra Zeszutka. Teraz Wołoszczyk przy piłce. Wilczuk. Pewne wejście w kontakt. Jednak Piotrowicz nie decyduje się na oddalenie gry nogą, co... Widział, że sędzia trzymał korzyść, podał, on spróbował rozegrać. I teraz świetny right Dwayna Barrowsa. Dokładnie tak, Mateusz Plichta już próbuje wyciągnąć piłkę. Wojciech Piotrowicz odgrywa do Plichty. Twarda walka w rakach. Kacper Drewczyński też zabezpiecza tą piłkę. Robert Olszewski podnosi, rozgrywa ją. Ale sędzia odgwizduje rzut karny dla zawodników Sopotu za... Z pozycji spalonej Bartłomiej Jasiński próbował odebrać tą piłkę. I w tym momencie Grzegorz Szczepański wraca na boisko. Mamy wyrównany skład osobowy obu drużyn. A za chwilę pewnie dojdzie do zmian w drużynie z Sopotu. Na boisku szykuje się do wejścia właśnie wychowanek Budowlanych Lublin Stanisław Powoła-Niedźwiecki. Teraz próba karnego zamieniona na próbę kopu na bramkę. I Piotrowicz staje przed szansą zdobycia 3 punktów i podwyższenia rezultatu. Chorągiewki w górze, co oznacza, że Ogniwo Sopot prowadzi 27 do 16. Dokładnie tak, będziemy mieć zmianę
z numerem 19 chodzi Stanisław Powołaniec-Dziwiecki, a boisko opuszcza z numerem 7 Władek Grabowski. I w ten oto sposób wszyscy wychowankowie Lublina grający w Sopocie znajdują się również na boisku. Dokładnie tak. A teraz po 3 punktach zdobytych dla Ogniwa mamy wynik 27-16. Rozpoczynają Lublaki. Mateusz Plichta pewnie łapie piłkę i przenosi ją w aut. Około 20-25 metrów zdobytych. Rzut będzie dla drużyny Dach Budowlanych Lublin. Zobaczymy, jak tym razem zostanie on rozegrany. Tak, gdyż w pierwszej połowie mieli niezwykle duże problemy w rozegraniu tej formacji. Dokładnie tak, w drugiej też już mieli kilka problemów. Wrzut do tyłu, jednak piłkę zdobywa. Bodajże Stanisław Powołaniec-Dziwiecki. Teraz sędzia już trzyma korzyść dla Ogniwa. Wiktor Wilczuk złapał tą piłkę, zabezpieczył. Sędzia trzyma korzyść po przodzie. Kostia przy piłce wchodzi w kontakt, jednak ściana Lublinian nie do przejścia. Widać, że będziemy mieć oddalenie piłki od własnego pola punktowego. Maciej Grabowski, pewny chwyt. Kacper Drewczyński schodzi niżej. Dokładnie, i świetna szarża. Kazębę do Robinsona. Ależ robi metry ten zawodnik. Jest to bardzo solidny filar. I teraz zawodnicy Lublina na tarciu. Jest Michał Węska. Świetny zwód. Powstrzymuje go Dwayne Barrows. Kazębę do Wiśniewskiego. Kolejne przegrupowanie i zawodnicy z Lublina coraz bliżej pola punktowego z Sopotu. Teraz Jasiński świetnie odbił Stanisława Powołaniec-Dziwieckiego, Ndlowu. Świetny wyskok Wojciecha przeczytał. Piotrowicza. I zmusił on rywali do błędu. Wypuszczenia piłki do przodu. Bardzo dobre zachowanie w obronie Wojciecha Piotrowicza. Tutaj widzimy szarża. Jak i całej liny Ogniwa Sopot. Trzeba to przyznać, że Lublinianie może zdobyli kilka metrów, jednak też zostali cofnięci kilka tych metrów. I będziemy mieć wrzut do młyna drużyny Ogniwa Sopot. Mateusz Plichta już przy piłce. Zobaczymy, jak tym razem będą się zachowywać formacje przy tym młynie dyktowanym. Dokładnie, już doszło do paru zmian w pierwszej linii młyna. Piłka wprowadzona, jednak przechwycona przez zawodników z Lublina. I to oni będą się teraz starali zawiązać akcję ofensywną. Jak na tą szóstą kolejkę, wydaje mi się, że jest to pierwsza strata piłki w młynie przez Ogniwo Sopot. Trzeba przyznać, że naprawdę drużyna z Lublina ma dosyć solidną tą ekipę. A teraz nie wiem. Niestety nurkowanie w przegrupowaniu, jest to niedozwolona gra i za to właśnie zagranie sędzia karze zawodników Sopotu rzutem karnym. Piotr Wiśniewski już wskazuje na próbę na słupy. Ale moim zdaniem Piotr Zeszutek bardzo czysto wyciągał tą piłkę z tego przegrupowania. I pewnie właśnie o tym rozmawia z sędzią głównym, zgłaszając swoją uwagę. I teraz widzę, że coś się stało Adamowi Piotrowskiemu, do którego już biegną fizjoterapeuci Ogniwa. Miejmy nadzieję, że nie jest to ciężka kontuzja Ndlowu. Pewnie umiesza piłkę między słupami i mamy już wynik 27-19 dla gospodarzy. Będziemy mieć najprawdopodobniej chwilę przerwy. Tak, sędzia już ją odgwizdał, zatrzymał zegar. Dokładnie, krótka interwencja medyczna zawodnika Ogniwa Sopot, dla zawodnika Ogniwa Sopot. Ale Adam, twardy chłopak, wróci do gry. I doszło też do zmiany.
drużynie Ogniwa Sopot z numerem 14 Wołoszczyk Nikolas opuścił boisko, a w jego miejsce świętujący dzisiaj swoje urodziny z numerem 21 Sebastian Szulta. Sebastian, wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Mamy nadzieję, że dzisiejsze urodziny okrasi pięknym przyłożeniem. Ależ tutaj teraz przeniesienie gry nogą przez Piotrowicza. Piłka przechwycona i znowu... Teraz świetna szarża Sebastiana. Dokładnie, teraz zobaczymy, jaka jest decyzja sędziego. Gra została przerwana. I dojdzie do konsultacji sędziego bocznego z sędzią głównym. Zobaczymy, co będzie wynikiem tej konsultacji. Czy doszło tam do nieprawidłowego zagrania? Sędzia uznał, że to było zbicie piłki celowe do przodu. Odgwizduje rzut karny dla Lublinian. I w ten sposób teraz Lublinianie będą mogli przenieść obszar gry bliżej pola punktowego Ogniwa Sopot. Tak, a słyszymy... Oj! Popularny Misiek przenosi piłkę dosyć krótko w aut. Jednak chciał posłać ją do naszych kibiców. Ci jednak troszkę się przestraszyli. A słysząc jeszcze, a propos komentując decyzję sędziego, słychać z ławki rezerwowych Lublinian, że mają pretensje o to, że Roman Żuk nie dostał żółtej kartki za to przewinienie, które zrobił, czyli zbicie piłki do przodu. Moim zdaniem nie było to celowo, a nawet jeśli, to było to na tyle daleko od pola punktowego, że można było uznać to... Pretensje pewnie podyktowane tym, że to właśnie za takie przewinienie Grzegorz Szczepański został odesłany. Dokładnie tak. A teraz warto odnotowania jest również zmiana, która dokonała się w drużynie Ogniwa Sopot. Boisko opuścił Adam Piotrowski, a w jego miejsce pojawił się... Z numerem 25, Rzepczyński Maciej. Dokładnie. Teraz widać, że sędzia znów podyktował rzut karny dla Lublinian. I z żółtą kartką schodzi z boiska Tomasz Fidler. Jest to na pewno filar. Tak, jest to i dosłownie, i w przenośni filar sopockiego młyna, a także sopockiej drużyny. Miejmy nadzieję, że Ogniwo bez niego również poradzi sobie w formacjach, jak i młyna, tak i autowych. Zobaczymy. Tym bardziej w formacji młyna, gdyż jest to kłopotliwa kara, bo po opuszczeniu zawodnika pierwszej linii młyna, jeżeli zawodnicy z Sopotu nie mają na boisku innego zawodnika uprawnionego do gry w pierwszej linii, może wtedy dojść do czasowej zmiany. Jest jeszcze Dimitri Mokrecow, który startował w pierwszej linii młyna w tym meczu, oznaczony numerem 1. Dlatego też ten problem nie będzie dotyczył zawodników z Sopotu. Teraz nie wiem, o co chodzi na boisku. Sędzia stwierdził, że dyktuje rzut karny. Znowu charakterystyczny ruch dłonią. Tak, głośne komentowanie decyzji sędziowskiej i ponownie zawodnicy z Lublina przenoszą grę nogą. Mamy około 30 metrów do pola punktowego Ogniwa. Zobaczymy, jak rozegrają tu formację auto zawodnicy budowlane. 5 zawodników w tym aucie. Skok na 2 tempa. Piłka wygrana przez zawodników z Lublina. Wejście w kontakt. Teraz delikatnie minął się z szarżą Mateusz Plichta. Jednak wycofuje on się już do tyłu, żeby zabezpieczyć trzecią, jak i drugą strefę obrony. Ależ tutaj mocne wejście i przerwanie linii obrony. Moim zdaniem był to Szczepański. Rzut karny odgwizdany. I szybko podjęta gra ręką. Zawodnicy z Lublina próbowali zaskoczyć. Piotr Zeszutek teraz świetnie zaszarżował Robinsona.
Lublinianie grają dosyć szybko, Ndlovu próbował sam zatańczyć, jednak schodzi w dół. Mamy przegrupowanie, będzie piłka podnoszona przez Młyn. Zobaczmy, jak teraz jesteśmy bardzo blisko pola punktowego ogniwa. Około 6-7 metrów. Takie wejścia przy przegrupowaniu są bardzo niebezpieczne. Już raz dzisiaj Lubelakom udało się zdobyć w ten sposób punkty. Są do tego wykorzystywani z reguły ci ciężsi zawodnicy grający w formacji Młyna. Sędzia już trzyma korzyść dla Lublinian. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie wciąż grę podejmują zawodnicy z Lublina. Tak jest. Teraz Kazębę miał dużo miejsca. Spróbował się sprawdzić z Mateuszem Plichtą. Pojedynek wygrał Mateusz. I dalej mielimy. Piłka została zgubiona przy próbie podniesienia jej z formacji Raka. Jednak sędzia wróci do poprzedniego przewinienia, do korzyści. Najprawdopodobniej było to wejście z boku w przegrupowanie. I zobaczymy, jaką decyzję podejmują Lublinianie. I został wybrany przez nich Młyn dyktowany. Na pewno decyzję na to miało osłabienie ogniwa w formacji Młyna przez żółtą kartkę dla Tomasa Fiedlera. Więc zawodnicy ogniwa Sopot w małych opałach. Dokładnie tak, a do zakończenia meczu zostaje około 13 minut. Różnicą 8 punktów prowadzi ogniwo Sopot. Pamiętajmy, że za przyłożenie z podwyższeniem można tych punktów zdobyć 7, więc ogniwo jest jak na razie w miarę bezpiecznej sytuacji. Jednak gdyby udało się zawodnikom z Lublina zdobyć to przyłożenie, niebezpiecznie zbliżyliby się wynikiem. Dokładnie tak, a teraz widzę, że Dwayne Barrows będzie najprawdopodobniej wspierał tą formację Młyna. Tak jest, powędrował tak, do trzeciej linii. 8 przeciwko 8. Jednak przy tak wyrównanych Młynach, jak dzisiaj mamy okazję zobaczyć, te dodatkowe kilogramy zawsze się przydadzą. I piłka już w nogach zawodnika z numerem 8 z Lublina została podjęta, zatrzymany przed polem punktowym. Piotr Wiśniewski, jednak znowu mamy coś, co jest charakterystyczne dla rugby, czyli podniesienie piłki, jednak sędzia dopatrzył się kolejnego przewinienia drużynie ogniwa Sopot. Znów dyktuje rzut karny przeciwko sopockiej drużynie. Lublinianie znów wybierają Młyn, gdyż poczuli krew. Tak, jest to bardzo niebezpieczne dla zawodników z ogniwa ponowny rzut karny, gdyż jeżeli wciąż będą dopuszczać się takich błędów, sędzia może ukarać zespół Sopotu nawet karną siódemką. Może też żółtą kartką. Ponownie piłka wprowadzona do formacji Młyna. Ogniwo zostało pchnięte. Jest już bardzo blisko pola punktowego. I Piotr Wiśniewski przykłada punkty. Dokładnie. Zawodnicy z Lublina cieszą się. A więc 27 do 24. Czyli tak. Dwa punkty zdobędzie teraz Lublin. Ogniwo będzie prowadzić jednym punktem. Jednak powoli dochodzi do pogorszenia warunków atmosferycznych. Nie wiem, czy Państwo to widzą na swoich ekranach, ale zaczyna tutaj padać taki nieprzyjemny deszcz, który może mieć wpływ na jakość gry w ataku obu zespołów. Jest to na pewno korzystniejsze dla zawodników z Lublina, gdyż ich młyn jak na razie okazuje się przede wszystkim cięższy. No i stabilniejszy w tych młynach dyktowany. A w międzyczasie nieudane podwyższenie. Znowu? Tak, ogniwo prowadzi trzema punktami. Miejmy nadzieję, że ogniwo w tym momencie się obudzi. Weźmy się do roboty.
należy też pamiętać, że Ogniwo cały czas gra w 14 po żółtej kartce dla Tomasa Fiedlera. Dokładnie tak. I można też wspomnieć o tym, że Ogniwo zapewniło już sobie punkt bonusowy ofensywny za zdobycie 4 lub więcej przyłożeń. I Piotrowicz ponownie wznowił grę kopem. Piłka przechwycona. Głęboki kop za 22 metr Lublinian. Najprawdopodobniej będą oddalać zagrożenia od własnego pola punktowego. Piłka przekazana do Pretoriusa. Ten oddala zagrożenie, wykupując piłkę w aut. I zdaje się, że to teraz będzie pierwszy wrzut do autu Wiktora. Wiktora, dokładnie. Zobaczymy, jak poradzi sobie nasz młodszy kolega z tą rolą wrzucającego. Świetnie, liczę na niego. Mam nadzieję, że... I patrzymy. Oj. Piłka przerzucona. Jednak mały problem zawodników z Lublina z przechwyceniem jej. I zawodnik z Lublina musiał ratować się kopem. Sędzia wraca jednak do najprawdopodobniej tendencyjnego rzutu Wiktora. I piłka będzie dla Lublina. Zobaczymy, co wybiorą. Czy młyn dyktowany, który mają przewagę. Dokładnie. Czy out. Już sędzia pokazał, będzie to młyn dyktowany. Zobaczmy, jak dalej. Widzę, że Dwayne Barrows biegnie do tego młyna. Tak, żeby wspomóc swój kolegów w trzeciej linii. Albo nie, jednak zostaje cofnięty do ataku, tak by bronić gry szerokiej. Nie dziwię się, gdyż jesteśmy dosyć daleko od pola punktowego i jedynym zagrożeniem, jakim może być w tym obrębie boiska, to to, że zawodnicy z Lublina rzucą szeroko, a gdyby tam mieli przewagę jednego zawodnika, mogłoby się źle skończyć dla Ogniwian. I ponownie komendy podane przez sędziego. Związanie obu młynów. I widać tu, jak zarysowuje się przewaga w młynie dyktowanym zawodników z Lublina. Dokładnie tak, ale dalej Ogniwo stoi przede wszystkim bardzo czysto w tym młynie. I nawet gdy się cofają, to nie popełniają błędów takich, żeby sędzia mógł dopatrzyć się karnego. Jednak tym razem Kostia nie odrolował się po szarży. Nie odrolował się po szarży. Tutaj Grzegorz Szczepański. I zawodnicy Lublina zdecydowali się na szybkie podjęcie gry z rzutu karnego. Tutaj wydaje mi się, że był błąd Grzegorza Szczepańskiego, który rozpoczął piłkę. Piłka wypadła mu do przodu. Tak, tutaj sędziowie konsultują to właśnie. Jednak obydwoje nie dopatrzyli się tego błędu. Mam nadzieję, że zobaczymy powtórkę, jak Grzegorz rozpoczynał tą akcję. A tymczasem piłka będzie wprowadzana do formacji autowej przez zawodników Budowlanych. Nowikow będzie wrzucał piłkę w aut. A Tomasz Fiedler już gotowy do powrotu na boisko. Co skutkować będzie pełnym składem osobowym Ogniwa. Ogniwo wraca do pełnego zestawienia. A tym razem sędzia odgwizdał tendencję. Był to krzywy wrzut w aut. I piłka będzie dla drużyny Ogniwa Sopot. Zobaczymy, jak tym razem będzie wyglądać młyn. Poprzednim razem zawodnicy z Sopotu zostali cofnięci, jednak powrócił Tomasz Fiedler, co jest niewątpliwie atutem młynie dyktowanym Ogniwa. Jest to zawodnik niezwykle doświadczony, reprezentant Polski, grający wcześniej w lidze angielskiej. I od razu widać, jaką korzyść wniósł. Dokładnie tak, a teraz świetnie Roman Żuk. Dokładnie. Dwayne Barrows. Przechwyt. Kto ma piłkę? Mateusz Plichta? Czy będą punkty?
Sędzia dopatrzył się jednak przewinienia zawodników Ogniwa Sopot i na około 40 metrze połowy Budowlanych Lublin odgwizdał przód, a więc będzie wrzut do młyna drużyny EDAK Budowlanych Lublin. Tak, tylko teraz to już nie będzie wyglądać tak jednostronnie po powrocie Tomasa Fiedlera, co pokazał poprzedni młyn. Dokładnie tak, a jestem... Śmiem stwierdzić, że Ogniwo nawet jest w stanie pchnąć drużynę EDAK Budowlanych Lublin. Miejmy nadzieję, że tak się stanie w tym młynie. Formacje już przygotowane do związania. Sędzia podaje komendy. I jak na razie młyny stabilnie, nie? Jednak trochę się obracają, ale udało się zawodnikom budowlanym wyciągnąć tą piłkę z formacji. I teraz sędzia dopatrzył się przewinienia w zespole z Lubelszczyzny. Dokładnie. Zobaczył, że piłka wypadła do przodu i będziemy mieć tym razem młyn ze wrzutem Ogniwa. Młyn w dosyć dogodnym miejscu na boisku, gdyż mecz powoli dobiega końca. Zostało może jeszcze z 5 minut, może 7 po tych drobnych przerwach na żółte kartki. No, my niestety warunki w Sopocie nie dopisują przy szerokiej grze. My też trochę się zawiedliśmy i mokniemy. No. Lekki kapuśniaczek zamienił się w troszkę grubszy deszczek. Piękne słoneczko i niestety nie utrzymało się do końca. Dokładnie tak. No ale to też są warunki do gry i zobaczymy, jak z nimi sobie poradzą zawodnicy na boisku. Do końca meczu około 5 minut. Sędzia oczywiście doliczy, nasz zegar nie jest zatrzymywany. Oj, tutaj niebezpieczna sytuacja, gdyż zawodnicy z pierwszej linii Ogniwa wylądowali na pupach, a na nich ciężsi zawodnicy z Lublina. Tutaj doszło do niestabilności młyna. Młyn został skręcony, przez co sędzia ponownie nakaże wznowienie gry przez zawodników w Sopotu. Dokładnie tak. Miejmy nadzieję, że to będzie ta akcja, która oddali, odbije się od Lublinian i odjedziemy im na kilka punktów. Czy to będą 3, czy 5, czy 7. Miejmy nadzieję, że będą to jakieś punkty. Na ten moment wróćmy do tego, co jest na boisku, a nie do tego, co chcemy, bo chcielibyśmy najprawdopodobniej jakiś parasol. Bez wątpienia. Jednak wytrzymamy. Dokładnie. Nasi koledzy na boisku wytrzymują to i my wytrzymamy. Zobaczmy, co teraz będzie. Mogą jakieś pretensje zawodników z Lublina tutaj do przy tym związaniu młyna dyktowanego. Sędzia zatrzymuje grę. Poprosi kapitanów. Dokładnie, będzie znowu jakieś wyjaśnienie sytuacji. Patrzymy, jaka decyzja. Sędzia najprawdopodobniej wróci do młyna dyktowanego. Tak, w tym czasie kapitanowie przekazują uwagi swoim kolegom z drużyny. I ponownie mamy młyn dyktowany dla zawodników z Sopotu. Ponownie cały młyn będzie się opierał na Wiktorze. Przed tym związaniem się. Jaka jest jego postawa, jaka jest postawa reszty zawodników w pierwszej linii. Piłka już wprowadzona i ponownie młyn się skręcił, jednak piłka opuściła formację młyna. Tym razem można było to dostrzec, że Maciej Żarczyński, popularny Żaruwa, próbując piłkę podnieść z ziemi, wypadło mu ono do przodu i niestety znów będziemy mieć
Młyn dyktowany, tym razem z rzutem zawodników z Lublina. Dokładnie tak. Krótka przerwa jakiejś interwencji medycznej wymaga zawodnik pierwszej linii Młyna z drużyny budowlanych. Widać, że chyba tam trochę cierpi. Mateusz Plichta teraz przekazuje swoje uwagi co do Młyna dyktowanego swoim kolegom. Miejmy nadzieję, że ogniwo odbije się i tym razem wygrają rzut do Młyna. Lubulakom zabiorą im tą piłkę. Można powiedzieć, że jest to teraz dosyć nudny fragment gry. Zobacz. Jednak specjaliści na bank dopatrzą się czegoś w tych formacjach. I na ten moment widzę, że... Kontuzja jednak okazała się dosyć poważna i to jednak dotyczy ona łącznika Młyna. Dojdzie do zmiany na tej pozycji w drużynie budowlanych. Dokładnie tak. Wydaje mi się, że jest to pierwsza ich zmiana w tym meczu. W boisku z numerem 9 kontuzjowany Kazembe opuszcza, a w jego miejsce z numerem 22 Jakub Bobruk. W międzyczasie wracamy do sytuacji boiskowej. Młyn dyktowany dla zawodników z Lublina. Teraz rzut wolny podyktowany dla Lublinian. Prawdopodobnie zawodnicy z Sopotu zwlekali z przystąpieniem. Ale teraz świetnie, świetnie to zrobił Piotr Zeszutek, zagarnął piłkę również Piotrowi, tylko że Wiśniewskiemu. Któż innym, kto zrobić jak nie kapitan Ogniwa Sopot w takim momencie meczu. Jak nie wiadomo komu, to tylko i wyłącznie kapitanowi Lublina. Tak, i już została zgłoszona próba kopu na bramkę i Piotrowicz stanie przed szansą podwyższenia wyniku, przez co Sopot będzie mógł odskoczyć na bezpieczniejsze 6 punktów. Dokładnie tak. Jednak pamiętajmy, że sędzia kończy mecz. To jego charakterystyczne gwizdanie zakończy to spotkanie, dlatego grajmy do końca. Zobaczmy, co się stanie. Tak, teraz pełne skupienie Piotrowicza na piłce. Na bramkę. I kopu udany. 3 punkty dla Ogniwa. 30-24. Teraz zawodnicy budowlanych lub będą mieli bardzo mało czasu, żeby odpowiedzieć na te punkty. Zobaczymy jeszcze, ile sędzia liczy tych minut. Teraz będą musieli podjąć otwartą grę w ataku, ponieważ tylko przyłożenie z podwyższeniem może przynieść zwycięstwo w tym meczu. Świetnie teraz zabezpieczony Kostia. I wykop. Wojciech Piotrowicz wykopuje piłkę w aut. I w tym momencie sędzia Jasiński kończy... Jastrzębski, przepraszam. Kończy... to spotkanie. Dokładnie. A my również dziękujemy za ten kolejny emocjonujący mecz Ogniwa Sopot. Wynik kończy się dla gospodarzy 30-24. Bardzo dziękujemy za to komentowanie, a byli z Państwem Marek Zając i Wojciech Karol. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego. 30-24.